jednak najważniejszy i to jest najlepsza forma spędzania wolnego czasu. Myślę, że to jest naturalne, że staram się robić wszystko, co tylko jest możliwe, żeby mieszkańcy tej gminy czuli, że pracuję właśnie dla nich. Jesteśmy w Europejskim Centrum Artystycznym imieniem Fryderyka Chopina. W skrócie na co dzień mówimy pałac w Sannikach. Musisz pójść zobaczyć pałac. Leżąca w północno-zachodniej części Mazowsza gmina Szczawin Kościelny to teren typowo rolniczy. Mieszka tu ponad 5 tysięcy ludzi. Piękno przyrody, lasy obfitujące w grzyby i jagody, torfowiska, jezioro szczawińskie i niesamowite ptactwo wodne przyciągają turystów, którzy lubią przyjeżdżać tutaj, szczególnie do gospodarstw agroturystycznych. Nie jesteśmy gminą bogatą, ale bardzo dużo zrobiliśmy inwestycji. Przede wszystkim, gdyby nie środki zewnętrzne, nie byłoby w Szczawinie Kościelnym oczyszczalni ścieków, nie byłoby hydroforii w Suserzu, nie byłoby kilka kilometrów dróg. Władze samorządowe wiedzą, że oprócz inwestycji w infrastrukturę, dla mieszkańców ważne jest, by mieli gdzie spędzić czas. Dlatego powstają liczne place zabaw, świetlice wiejskie i obiekty sportowe. Dzięki pozyskaniu środków unijnych udało się wiele zmienić tak, by mieszkańcy byli zadowoleni, a gmina piękniała i tętniła życiem. To, co mnie cieszy, to właśnie modernizacja budynku po byłej spółdzielni rolniczej i tu właśnie mamy Dom Kultury. Pszczawiński Dom Kultury wprost tętni życiem i jest miejscem, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Tańczenie w zespole daje mi nowe doświadczenia. Zawarłam tu wiele przyjaźni, znajomości. No po prostu jest cudowne, jak można gdzieś wyjechać, poznać wiele nowych miejsc. W zespole się tańczy świetnie, jest super atmosfera, za fajni ludzie, choreograf, kierownik po prostu idealnie. No i będę żałować, jak pójdę na studia i nie będę mogła chodzić, no to już będę żałować, będzie mi bardzo brakowało tego zespołu. Codziennie przebywa tu dużo dzieci, młodzieży, kobiet, seniorów. Stowarzyszenie Kobiet Gminy Szczawin Kościelny funkcjonuje u nas od 2009 roku. Nie wyobrażam sobie dzisiaj życia społeczno-kulturalnego gminy bez tych wspaniałych kobiet. One zawsze znajdą dla nas czas, żeby pomóc przy organizacji imprez gminnych, które odbywają się w Gminnym Ośrodku Kultury w Szczawinie Kościelnym. Promują naszą gminę poprzez swoje lokalne wyroby. Jeżeli chodzi o mieszkańców, bardzo są aktywni. Warto, by w takim miejscu powstało lokalne centrum kompetencji, w którym można by było skorzystać z internetu, przeprowadzić szkolenia czy zwyczajnie się spotkać. Jako koordynator projektu Mazowszanie chcielibyśmy w porozumieniu z panem wójtem stworzyć podobne lokalne centrum kompetencji, które jest utworzone w Sannikach, aby mieszkańcy mieli dostęp do szerokopasmowego internetu, który pomoże im w pogłębianiu wiedzy i ułatwi dostęp do nowoczesnych technologii. Hej! Hej! Hej, hej! Hej, hej! Wstawajcie, już późno! Wstawać do szkoły! A czy wiecie, że właśnie z tym regionem Mazowsza związany jest zabawny ludzik z plasteliny? Tak, tak. Chodzi o Plastusia, który zamieszkiwał w piórniku Tosi i którego przygody znane są niemal wszystkim polskim dzieciom. To właśnie w gminie Szczawin, w dworku w Słupie, urodziła się autorka plastusiowego pamiętnika, Maria Kownacka. Mieszkańcy gminy są z tego powodu bardzo dumni i na każdym kroku podkreślają swoje związki z pisarką. Z Marią Kownacką rozmawiałem 2 listopada 1977 roku.
Opowiedziała mi o swoim dzieciństwie, o Grabowej Alei. Chcąc uczcić, zachować dziedzictwo Marii Kownackiej, stworzyliśmy Plastusiową Dolinę. Skoro ziemia szczawińska może poszczycić się tak słynną postacią, nie dziwi fakt, że mieszkańcy gminy to ludzie niezwykle aktywni. Gdyby ktoś szukał wspaniałego miejsca na wakacje, może zdecyduje się jak niegdyś rodzice Fryderyka Chopina na Sanniki. Ta piękna gmina położona jest w północnej części województwa mazowieckiego. Zachwyca bogactwem przyrody i przyciąga melomanów z całego świata. To tutaj, w sannickim pałacu, odbywają się koncerty chopinowskie. A wszystko na pamiątkę pamiętnego wakacyjnego pobytu młodego Fryderyka w roku 1828 w majątku jego szkolnego kolegi. Co jeszcze wyróżnia Sanniki? Gmina Sanniki jest gminą typowo rolniczą. Większość rolników zajmuje się uprawą truskawek. Z tego tytułu jesteśmy jako gmina również znani w całym kraju. Bez wątpienia wizytówką gminy jest Sannicki Pałac, pięknie odrestaurowany i tętniący życiem artystycznym regionu. Jest to nasz najwspanialszy obiekt. Udało nam się go w ostatnim czasie wyremontować. Pozyskaliśmy na ten cel prawie 20 milionów złotych. Od kilkudziesięciu lat cyklicznie organizowane są tutaj koncerty chopinowskie. Jest to swoisty dom pracy twórczej, dlatego że na co dzień bywają u nas artyści, znane osoby nie tylko na koncertach, ale po to, żeby pracować tutaj, tworzyć, a przede wszystkim uciec z dużego miasta, by odpocząć i w warunkach pałacu, ale i przede wszystkim też pięknego, ponad 10-hektarowego parku kontemplować, ale i pracować. Pracować tworząc muzykę, pracować ze swoimi uczniami. Chcemy, żeby pałac pełnił również inne funkcje, żeby służył mieszkańcom. Poza koncertami na co dzień w pałacu odwiedza nas wiele grup i turystycznych, które są zainteresowane historią tego miejsca, i młodzieży, i dzieci szkolnej, które chcą dowiedzieć się czegoś więcej o historii miejsca, o Fryderyku Chopinie. Sanniki posiadają także bogatą i długą historię. To właśnie to miejsce upodobali sobie już w średniowieczu książęta mazowieccy z linii płockiej. Pracuje ekipa archeologów. Odszukaliśmy dwór książąt mazowieckich, odszukaliśmy też inne ciekawe rzeczy, ale o tym na razie wolałbym nie mówić. O tym powiemy na jesieni, kiedy będzie zorganizowana wystawa. Sanniki to także znakomite miejsce do życia. Spokój, cisza, ale także znakomita infrastruktura sprawiają, że mieszkańcom żyje się coraz lepiej. Udało mi się wykonać wiele inwestycji potrzebnych mieszkańcom. Przede wszystkim utwardziliśmy kilkadziesiąt kilometrów dróg, które wcześniej nie były utwardzone. Wykonaliśmy remonty i termomodernizację szkół na terenie gminy. W gminie utworzono lokalne centrum kompetencji, miejsce, gdzie można się spotkać, skorzystać z internetu, porozmawiać, spędzić wspólnie czas. Bardzo nam zależy na tym, żeby nasi mieszkańcy mieli możliwość i dostęp do informacji. Między innymi dlatego przystąpiliśmy do projektu Mazowszanie. Utworzyliśmy lokalne centrum kompetencji. Był to bardzo trafiony pomysł, ponieważ wielu mieszkańców korzysta z tego centrum. Przychodzą dzieci, młodzież, ale też osoby dorosłe. Podążając śladami Chopina, nie zapominajmy o Sannikach. Kto wie, być może w muzyce wielkiego kompozytora odkryjemy echo tamtego upalnego lata?